przedszkolu jest dziś akcja. W przedszkole nasze otrzymało po raz trzeci zielony certyfikat. Ten certyfikat zielonej flagi jest to wyróżnienie międzynarodowe. Kapituła ma dużo tutaj różnych wymogów, żeby spełnić, żeby otrzymać w ogóle takie jakby odznaczenie, wyróżnienie. Nasze przedszkolaki pracowały przez ostatnie 3 lata bardzo ostro, chroniąc swoje najbliższe otoczenie, bo czymże dla przedszkola jest, dla przedszkolaka jest świat. To jest to, co mu sercu jest najbliższe, jego mama, jego tata, rodzeństwo, babcia, a za tym jest związane miejsce zamieszkania, dom, no i oczywiście przedszkole. I właśnie my, chroniąc przyrodę w przedszkolu, edukujemy dzieci poprzez różne formy zabawy, bardzo atrakcyjnej, poprzez aktywizujące formy, metody pracy. Wdrażamy te maluchy już od najmłodszych lat i uczymy je świadomości, że musimy naszą ziemię chronić, bo dla nas zdrowe powietrze, zdrowa woda, zdrowe żywienie to jest gwarancja na przyszłość, że przyszłe pokolenia będą żyły też w takim otoczeniu jak my dzisiaj. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w takich zajęciach, są tak spontaniczne, wszystko przeżywają, przenoszą to na grunt domowy. My, współpracując z rodzicami, zachęcamy rodziców do tego, żeby razem z dziećmi aktywnie pracowali, żeby w domu też różne rzeczy realizowali, tak jak my to robimy w przedszkolu, i bardzo nam się to udaje. Rodzice nasi są zawsze aktywni i jest to dla nas wielka duma, że to, co my robimy, to rodzice to jakby kontynuują w domu, a równocześnie wszystko to, co dobre, to, co dziecko wyniesie z domu rodzinnego, bo to właśnie rodzina, to matka jest pierwszą nauczycielką dziecka, my to kontynuujemy i na tym polega nasza współpraca. Stawiamy na ekologię, bo to nie jest kwestia związana z jakąś modą, czy z jakimiś trendami edukacyjnymi, ale jest to bliskie dziecku. To, co dziecko na co dzień w przedszkolu zjada, dbamy o to, żeby było zdrowe, żeby było codziennie świeże, czyste, żeby było dobre, bez konserwantów. To, w jakim dzieci znajdują się otoczeniu, w jakiej zieleni, w jakim bawią się ogrodzie, to wszystko jest właśnie ten mały świat dziecka, a ma on być dobry, bezpieczny i kolorowy. Wszystkim podziękowania dzisiaj składamy. I do dalszej pracy zachęcamy.